Cześć, zapraszam na kolejnego zwyczajnego vloga z naszego weekendu w Bangkoku. W sensie idę się spotkać z Julią właśnie na obiad i zobaczycie, co tam będziemy robić w ciągu tego dnia, w sensie wieczoru. Sama jeszcze nie wiem, bo nie mam konkretnego planu, ale tak jest po prostu najlepiej. To co, zaczynamy! Tato na mnie czeka! Jaka piękna! Po francusku? Jaka piękna! Po francusku teraz? Głodna! Po francusku dwa! Pasta truflowa. Pasta truflowa z pieczarkami, z migdały. Ojej. To mamy jeszcze pizzę z oszukanym serem, bo jest z nerkowca. A Julia się pytała, co to jest. Z czego? Pyszne. Pomidorki, warzywa. Yummy, yummy. Yes. Yes. Dobra. Gorąca. Ja dawno takich rzeczy nie jadłam. Dobra, co? Znowu jemy. Dobra. Nie mogłam się powstrzymać. No nie! Chcesz spróbować? Jaki widziałaś? Pistachio. No. Dobra, ja też biorę. Już bierzesz? Mhm. Zajebiste? No. Przepraszam, dobre? Julia, to powiedz naszym widzom, jak tam sytuacja z twoją pracą, bo tak, dużo osób się dopytywało i martwiło o ciebie. O, dziękuję bardzo. Więc tak, od ostatniego momentu udało mi się znaleźć pracę. Ale nie chcę jeszcze zapeszać, bo cały czas trwa proces związany oczywiście z wizą. Więc wszystko jeszcze może się obrócić. Nie, no daj spokój. No, ale mam nadzieję tak. No, pierwsze odczucia, jestem po pierwszym tygodniu. Pozytywne. Myślę, że będzie trochę więcej pracy. Nie też to jest praca w przedszkolu. To jest tak, praca w przedszkolu, ale mam tylko jedną grupę i bardziej homeroom teacher i K3 mam tylko. Mhm. Czyli 6-latków. 6-latki. Nie mówię w 3 językach, bo jest to szkoła bilingualna. Mhm. No i co mają zajęcia po mandaryńsku, tajsku i angielsku. Więc dzisiaj po prostu świętujemy nową pracę Julii. Tak. W końcu się możemy spotkać ponownie. Prawda, mieszkamy trochę daleko, no ale nie jest to problem. No. Jak oceniasz jedzenie tutaj? Mi naprawdę smakowało. O, ja. Bardzo. Mega. Ceny są niestety no, dosyć wysokie, porównując do jedzenia tajskiego. Tak. I street foodu, no ale czasami warto, prawda? Tak. Oj, tak. Tak. Ale myślę, że nie jest wiele, nie wiem, czy jest drożej niż w Polsce. Pokażemy rachunek, jak dostaniemy. I co? Pasta. Prawie 400, pizza 420, jakieś tam napoje i 2 lody. Końcowa cena 1300 batów. Poszalały dziewczyny, czasami no, można. Pewnie, ale warto było. A co to? Idziemy dalej. Gdzie ta Julia mnie tutaj prowadzi? Sawadika! Okej, dobra. Temperatura zmierzona. Okej, skrunka. Chyba będę pierwszy raz na rooftop barze, ponieważ no, sama tak nie chodzę. Więc fajnie, że się w końcu wybrałyśmy. No, eleganckie miejsce, przyznam. No, pasujemy tutaj? Nie wiem, ja z tym plecakiem, no bo jakoś muszę sprzęt nosić. Nie mam takiej dużej torebki. Myślisz? No.
ładny jest widok, co? Chyba trochę nie trafiłyśmy z pogodą, jeżeli chodzi o wizytę w barze. I nawet nie ma gdzie się schować, zaczyna już padać. Wieje dosyć mocno. Więc chyba nie tym razem tutaj. Chyba jednak nie. Bar nazywa się tak. Pokażę wam przykładowe ceny. Otóż mniej więcej zupy o 380 batów, za to miałam. Dania do 1300 za jakieś tutaj te homary i inne owoce morza. Pasty, pizzę, jak widzicie też nie tanio, ale w sumie nie aż tak drogo. Okej, okay, drinki. Piwo 250 batów, najtańsze. Kawy. Koktajle od 390 batów. W górę. A nie, za 320 też margarity są. A, to nie tak źle. W porównaniu z innymi, szczerze mówiąc. Pada, ale nie na nas. Mamy stolik, co? Przy barze. Przy barze. To co, zdrówko za twoją nową pracę. Nasze życie w Bangkoku. Trafiłyśmy na happy hour. Jeden koktajl kosztuje 200 batów, a twój? 250. No tak, no to do której godziny? Chyba do 9. Tak, spoko. Dobry. Słodko, ostry. Mój jest bardzo słodki z mango. Gdzie ty mnie prowadzisz znowu? Market! Na market! Ale chyba pada, czy nie? Malutko, dobra. Czyż by ktoś znowu był głodny? O, jakiś brownie widzę. Pachnie strasznie kokosem. Kuszą na jakiś deser, bardzo, bardzo. Hello. Tam było takie brownie. I co, nie chcesz? Nie. Czemu? A co chcesz? Nie wiem, drinka. Nie jemy nic? Pijemy! Jemy, a nie pijemy. Jemy. O mnie mną. Przecież ja to muszę zjeść. Hey, do you have vegan cookies? Vegan sold out. Oh, sold out. No. We'll be right back.
to nie powiedziałam, że jesteśmy w centrum handlowym Quartier? Jakoś tak. I ten bar Escape był właśnie na 5. piętrze, teraz jesteśmy na 9. pod klubem Flamenco. Wejdziemy? Nie wejdziemy. Zobaczymy, jaki jest klimat. Co, grzeszne dziewczynki wracają przed godziną 12, ponieważ do tej pory, tej godziny jeździ BTS. I można się kulturalnie pobawić? Można. Można, można, prawda? Pokazałyśmy wam rooftop bary, kluby, tutaj jest za darmo wejście do Flamenco, to jest w sumie fajne. Tak, i zazwyczaj jest właśnie muzyka taka latynoamerykańska, więc moje klimaty. Pobawiłyśmy się na koniec i co? Super było. Do następnego. Pa! Pa! You want